nawet nie tyle od strony widza, telewidza, a szczególnie od strony sportowca. Od kiedy zdałaś sobie sprawę, że boks może być sportem, który będzie dla ciebie? Zaczęło się jakoś prawie 3 lata temu, kiedy mój brat również trenował, bo chciał się dostać do wyższej szkoły oficerskiej. Zawiesił worek i po prostu pokazał mi kilka podstawowych kroków, ale nie miałam możliwości dojazdu do Konina. Dlatego zdecydowałam się na początku trenować karate, ale po 3 miesiącach stwierdziłam, że to jednak nie jest dla mnie, bo zawsze chciałam spróbować jednak boksu. I jakoś po tych 3 miesiącach zaczęła się moja przygoda. I gdzie trenujesz? Trenuję w konińskim klubie Copacabana Konin. Czyli to jest ten sam klub, w którym trenowała i będzie trenować Karolina Graczyk, ta, która najbardziej w kole reklamowała boks. Tak, to jest ten sam klub. Pierwsze treningi, jak wyglądały? Jak wyglądały twoje pierwsze podejścia do walk? Bo boks to przecież nie tylko ćwiczenia przy worku, ale również sparingi. Na pewno pierwsze sparingi były bardzo ciężkie. Nie mogłam na początku walczyć, bo mam dość dużą wadę wzroku i lekarz nie kazał mi walczyć. Musiałam przez pół roku ćwiczyć oko, zakrywać to mocniejsze, żeby to słabsze było zmuszone do większej pracy. I właśnie po tej połowie roku mogłam już walczyć. Pierwsze sparingi były bardzo ciężkie. Mogę się przyznać bez bicia, że przez pierwsze 4 tygodnie, sparingi są zawsze w środę, po prostu krew ze mnie się lała. No i tyle. No właśnie, kobiety zazwyczaj bardzo uważają na swój wygląd. Boks to jest sport kontaktowy, gdzie tak jak powiedziałaś, bardzo łatwo to, żeby krew się lała. Czy podczas walk, przed walkami, siedzi gdzieś to ci w głowie, uważaj na siebie, bo ślady po walce mogą zostać do końca życia. Nie, jednak nie. Ogółem zawsze wchodząc do ringu wiem, że nie mam nic do stracenia. Tak jak dla mnie boks na przykład teraz powiedzmy zamienił się w całe życie, bo siedzę w szkole i zaraz myślę, że muszę iść na trening. A tu dietę wiem, że muszę trzymać wagę i cały czas o tym myślę. A nie myślę o skutkach, chociaż wiem, że dla mnie mogą być duże, bo jednak może być takie prawdopodobieństwo, że mogę nie widzieć kiedyś na to oko przez te wszystkie... Mówiąc wprost, dostałaś już kiedyś tak dosyć mocno. Tak, mogę się przyznać. Było to w tym roku na Mistrzostwach Polski. W walce o finał trafiłam na brązową medalistkę Mistrzostw Świata w swojej kategorii, bo ja walczę w 54. Dziewczyna też była wicemistrzynią Europy i od dobrych kilku lat w kadrze narodowej. No i to była dość krwawa walka. Mogłabym powiedzieć, że lekarz i sędzia chcieli ją przerwać, ale ja schodząc do narożnika powiedziałam, że chcę przewalczyć do końca na swoją odpowiedzialność i zgodzili się. Wspomniałaś, że bierzesz udział w różnych turniejach, zawodach. Do takich najważniejszych, w których już miałaś możliwość wystąpienia, które byś zaliczyła i jakie osiągnięcia na nich zdobyłaś? Na pewno takim pierwszym ważnym turniejem to były eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i tam zajęłam drugie miejsce i tym zakwalifikowałam właśnie się do Mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Polski niestety w półfinale uległam 2-1, czyli jednogłośnym stosunkiem z gospodynią tych mistrzostw, czyli dzięki tej walce w sumie wtedy dostałam się do kadry narodowej, bo trener powiedział, że na pewno mam jakiś potencjał i zaprosił mnie na pierwszą konsultację. I takimi drugimi zawodami to no, na pewno będą drugie Mistrzostwa Polski, bo to cały rok w sumie przygotowujemy się, zbieramy doświadczenie do tych mistrzostw, a potem były Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska. To właśnie zjeżdżają się dziewczyny z całego świata i tam miałam srebro. No i mogę jeszcze powiedzieć, że w sumie takim ważnym wyjazdem był wyjazd do Niemiec, Black Forest Cup, tak się zwie ten turniej, i tam miałam brąz. Walczy zazwyczaj z zawodniczkami w swoim wieku czy starszymi? Zależy. No zazwyczaj powinno być tak ustawiane, że w swojej kategorii, ale no jak jeździmy na takie
mniej sławne turnieje, to nie zawsze przyjeżdżają dziewczyny w mojej kategorii. No i czasem jest tak po prostu, że ustawiamy te walki z dziewczynami z wyższej kategorii, bo w sumie nigdy nie walczyłam z niższą kategorią. Wspomniałaś kadra narodowa. Jak wyglądają, gdzie odbywają się zgrupowania kadry narodowej? Na pierwszym zgrupowaniu byłam w Wiśle. W sumie treningi to tam wyglądają tak, że o 11 jest pierwszy trening, o 16 następny i o 20:30 zawsze mamy tarczę z trenerem. I tak właśnie drugie zgrupowanie było w Cetniewie, potem w Zakopanem, ale niestety akurat na tych zgrupowaniach ostatnich strasznie się rozchorowałam. I na następne już nie pojechałam, bo to były przygotowania właśnie do Mistrzostw Europy. Dostanie się do kadry narodowej i reprezentowanie naszego kraju to już jest coś dużego. Mogę tak powiedzieć, tak, no, że to jest dla mnie dużo, ale chcę w tym roku jeszcze więcej. I no nie wiem, to czuję się coś takiego, no na pewno jestem z siebie dumna. Mogę tylko tyle powiedzieć, bo ja po prostu nie potrafię tego opisać, bo 2 lata temu zaczynałam, no a po roku już mnie ktoś zauważył. To jednak jest dla mnie duże osiągnięcie. A co na to twoje rodzice? Nie boją się o ciebie? No na pewno mama się trochę boi. Pamiętam, że jak była właśnie na mojej pierwszej walce, to to była moja najcięższa walka w życiu właśnie z tą brązową medalistką Mistrzostw Świata. No, mama w sumie to, jak to mama, popłakała się i tyle. Zawsze się boi, ale mama we mnie wierzy i na pewno wierzy tam zawsze z siebie wszystko. Jakie najbliższe plany masz na przyszłość? Na pewno za 2 tygodnie mam turniej. Złote rękawice to jest najważniejszy chyba turniej, taki kończący ten rok. Jedziemy do Krakowa właśnie walczyć o złotą rękawicę. A na pewno od stycznia będę miała cykl przygotowań do Mistrzostw Polski, bo Mistrzostwa Polski są w kwietniu. To możemy liczyć na to, że nasi czytelnicy teraz na bieżąco będą informowani o twoich wyczynach, występach na turniejach i osiągnięciach. Na pewno postaramy się.